guys. Bizonie. Bladonie. Zabiorę cię teraz w podróż po fabule Direstar. Ale chwyć mnie za rękę, bo łatwo się zgubić. Chwycę się za twoją internetową rękę. Dobrze. Ze wszystkich rzeczy, za które chwyciłeś, ręka może być. Dobrze. Więc spoglądając na Dear Esther, ktoś może powiedzieć, że nie ma absolutnie pojęcia, o czym to jest, nawet przechodząc grę dwa razy, bo... Nie dziwię się. I to dziwię. Jakakolwiek teoria przemknie nam przed oczami, ja wszystko mogę kupić, póki ktoś to uzasadni w sposób wystarczający do ujęcia tego, co jest w grze. Ja na przykład strasznie lubię dorabiania rzeczy ponad to, co jest w grze, jeżeli nie ma chociaż najmniejszego punktu zaczepienia, a DRSS zapewnia tyle różnych punktów zaczepienia, że można tworzyć nieskończoną liczbę teorii na temat tego, co się wydarzyło. Jest taki ogólny schemat, ale ja na przykład przyjąłem, że ta gra nie ma odpowiedzi. Ja wyszedłem z założenia, że oni specjalnie tworzyli wykluczające się wskazówki tylko po to, żeby gracze nigdy, ale to przenigdy nie rozwiązali tej zagadki. Mm-hmm. I właśnie na przykład wiem, że z żabą wyruszyliście na podróż dwóch podróżników, tak, przez amazońską dżunglę z maczetą, żeby odkryć właśnie, o co chodzi w Dear Esther, tylko po to, żeby stwierdzić, że nie można powiedzieć, o czym jest Dear Esther, nawet jak się bardzo, bardzo stara. Może inaczej. Ja zacznę od tego, że jeżeli jest jakaś osoba, która przeszła Dear Esther jeden raz i uznała, co wy mówicie, ja już mam swoją wersję wydarzeń i tak jest, a nie inaczej, to osobo, jesteś w błędzie, bo pierwsze przejście tej gry nic nie znaczy, moim zdaniem. I każde kolejne przejście sprawia, że zaczynasz jakby dostawać kolejne elementy układanki, bo tak naprawdę fabuła Dear Esther to jest duża układanka, tylko że, tak jak powiedziałeś, te elementy później przestają do siebie pasować. I ja już z żabą tak mocno prześwietliłem Dear Esther, żaba w szczególności. Ona poświęciła 2 dni tylko na Dear Esther ze swojego życia. Latała po wyspie na noclipie, czyli na takim cheatie, który pozwala ci przenikać przez ściany i ogólnie podróżować po wyspie, zaglądać do różnych jej miejsc. Starała się szukać jak najwięcej wskazówek i co ciekawe, dokopała się do wielu nowych rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. No i właśnie efekt jest taki, że kiedy po trzecim przejściu miałem jakiś swój ogólny pogląd, to im więcej wiem, tym gorzej jest mi wyklarować sobie w umyśle jakąś jedną wersję wydarzeń. Aczkolwiek mam jedną, którą wymyśliłem wczoraj, ale przedstawię ją może nieco potem. Znaczy, ja na przykład się nie zgodzę też z twoją tezą, że jedno przejście nic nie znaczy, bo na przykład dla mnie Dear Esther to jest taki zestaw stwórz swoją własną teorię. Że... Tak, ale wiesz, jeżeli ktoś uznaje, że w grze jest jedna odgórna wersja wydarzeń i uznaje, że to jest ta, którą on wymyślił, to zapewne jest w błędzie, bo albo jest tak, że nie ma odgórnej jednej wersji wydarzeń, i każda którą jest napisali twórcy. Tak, naprawdę. Tak, albo jest tak, że po prostu kiedy ty przechodzisz grę, dostajesz pewne wskazówki i najważniejsze jest to, co ty ułożysz. Nie ma czegoś takiego, że to jest jakby wielka zagadka, którą należy rozwiązać kolejnymi przejściami, żeby dostać wszystkie wskazówki i w końcu, wiesz, enigma, nie? W końcu udało ci się rozszyfrować wielki przekaz, jaki miała ta gra. Nie wydaje mi się, że to tak działa. Czyli każde przejście nie jest nowym zestawem odpowiedzi, tylko inną, osobną zagadką, która jest sama w sobie odpowiedzią, jeżeli to zdanie ma sens. Na pewno gra zostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Aha. Bo co mamy pewne w Dear Esther? O czym możemy powiedzieć jako o pewniku? Na pewno główni bohaterowie, czyli postać, którą sterujemy, być może narrator i Esther, byli w jakiś sposób ze sobą związani. Czy to było małżeństwo, czy to był, nie wiem, narzeczeństwo, czy... No nie sądzę, że rodzeństwo. Teraz na podparcie, bo zaraz ktoś pewnie powie, że to było rodzeństwo albo bliźniaki, z których jedno zginęło przy porodzie. W grze znajdujemy na przykład obrączki, jedną zaręczynową chyba, tak, i ślubną. Znajdujemy też te zdjęcia, jak to się mówi, ultrasonografu, wskazujące, że ona była w ciąży, więc poniekąd można mogłoby implikować, że oni mieli dziecko razem. Nadinterpretacja! Dobrze, Esther prawdopodobnie była w ciąży, chyba że to jest zupełnie irrelevant zdjęcie dziecka, które nie ma nic wspólnego z fabułą.
Ale myślisz, że ta mała teksturka, którą znalazłeś, jest na tyle wyraźna, że dopatrujesz się tam ultrasonografu z dzieckiem? Widzisz, również mógłby to być ultrasonogram z kamieniem nerkowym. Na który... Nie, żaba mi tłumaczyła, że inaczej wygląda zdjęcie nerki i kamienia w nerce, więc to chyba nie mogło tak być. Żaba wie, bo wiesz, bo miała kamienie nerkowe, więc niezależnie. Na pewno te dwie postaci są ze sobą powiązane i na pewno miał miejsce wypadek na autostradzie, który spowodował, że Esther albo zginęła, albo jest w stanie śpiączki. Wszystko poza tym pozostaje w naszym domyśle i w naszej interpretacji na podstawie tego, co gra nam zaserwuje i co my z tego sobie poukładamy. Na przykład ktoś powie, że przecież wiadomo, że to Paul spowodował wypadek, bo był pijany. I na przykład kiedy ja przechodziłem grę pierwszy raz, wszystko mi się układało w to pojęcie, że tak naprawdę to narrator był tą osobą, która spowodowała wypadek, a Paul to było to jego psychiczne alter ego, powiedzmy, z którym on próbuje się... Znaczy, po pierwsze on nie łączy tej osoby, znaczy swojego zachowania, w ogóle projektuje to, jakby to był ktoś inny wtedy, kto działał. I ja to widziałem w ten sposób, że on chce pogodzić sam ze sobą, że on pozbawił w jakiś sposób życia, czy przytomności, czy świadomości swojemu kochaną. I przez długi czas pasowała mi ta teoria. Naprawdę wydawało mi się, że tak naprawdę Paul i narrator to jest jedna i ta sama osoba. No ale później napotykamy, nie powiem dowody, bo to jest dalej Direster, ale informacje, które mogą wskazywać na to, że jednak nie, że Paul jest oddzielną osobą i to nie narrator spowodował ten wypadek. Ja tutaj może przytoczę, jakie teorie wysnuła Żaba, bo niestety nie może z nami dzisiaj tu być, ale chciała, żebym przedstawił to, co ona uważa, jaką interpretację można zastosować do tego wszystkiego. Więc biorąc pod uwagę to, jak gra jest losowa i też, że czasem spotykamy jakby duchy czy też postaci, które na przykład stoją przy wieży radiowej i patrzą na nas, kiedy się w jej stronę poruszamy. Biorąc pod uwagę to, że jest tam element losowy, to Żaba wysnuła, że być może gra losowo odpala nas początkowo jako inną osobę, czyli możemy się poruszać jako Esther, która jest w śpiączce, możemy się poruszać jako narrator, który może jest na tej wyspie, może wyspa nie istnieje. No i właśnie tak naprawdę każda wersja tych wydarzeń opowiada inne zakończenie. W sensie możemy powiedzieć, że Esther podróżuje tam, kiedy na przykład ktoś czyta jej listy i ona podróżuje w takim swoistym limbo. Możemy to interpretować na przykład w ten sposób. Żaba też wysnuła teorię, jakoby wypadek był spowodowany przez narratora, a Paul, czyli osoba, którą on wini za wypadek, był jego lekarzem bądź też psychiatrą, który stara się mu uświadomić, że to była jego wina. Na dowód tego chociażby w jednej z narracji dowiadujemy się, że Paul w trakcie, kiedy narrator jest u niego z wizytą, daje mu kubek z jakimś chemicznym wzorem, więc być może daje mu kubek z wzorem alkoholu, być może wskazuje na to, że narrator mógł być rzeczywiście pijany wtedy, kiedy kierował autem, więc naprawdę teoria Żaby tutaj jest dość szeroko zakrojona i myślę, że dość frywolna, ale mamy na przykład jeszcze jedną teorię Żaby, którą myślę, że możemy się zgodzić, że jest bardzo prawdopodobna. Żaba wysnuła, że być może cała wyspa to właśnie podróż Estery po swoistym limbo, kiedy Ester jest w śpiączce. Właśnie słyszy czytane przez męża listy skierowane do niej. Ale... I dowodem na to może być to chociażby, że nie dusimy się, kiedy jesteśmy pod wodą w jaskini, że my nie jesteśmy fizycznie w świecie, w którym na przykład coś by nam mogło grozić. Kiedy wchodzimy do wody, gra cofa nas, mówiąc come back. Tak jakby właśnie mówiąc nam, że to jeszcze nie jest moment, kiedy życie Esther powinno się zakończyć. Że dopiero na końcu tej drogi, kiedy ona staje się mewą i odlatuje, dopiero wtedy jej życie się kończy. Możemy to interpretować w ten sposób też, jeżeli przyjmujemy, że poruszamy się Esther, bo to jest jedna z tych rzeczy, które można wysnuć. Jakaś twoja teoria taka ogólna? Znaczy, ja na razie chciałem zauważyć, że praktycznie każdą z tych teorii, o ile są na nią dowody, to są kontrdowody, bo na przykład jeden z listów, właśnie w momencie, kiedy już stwierdzasz, o, są te maszyny do respiracji, czasem słyszymy dźwięk pracującej maszyny, takie podtrzymującej życie, co odkryliśmy dopiero ostatnio,
Zresztą przy przejściu Oli, kiedy ja myślałem, że po prostu dostanę zawału, jak się nagle pojawił ten dźwięk. W środku drewnianej chatki, na szczycie wzgórza, kiedy pojawiły się te mechaniczne, elektryczne, takie maszynowe piski tego respiratora. Czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Absolutnie się spodziewaliśmy. To było mega przerażające. Już w momencie, kiedy już myślisz tak, czyli Estera jest przy tym łóżku i nie czyta i ona to tak rozumie 3x3 i ona tworzy z tego jakiś taki mglisty obraz, to wtedy pojawia się ta teoria, że tak naprawdę ona została skremowana, że zostało jej ciało wrzucone do pieca krematoryjnego, na co też są liczne dowody, choćby przez taką studnię, powiedzmy, w której się znajdujemy, informacje o tym właśnie, że jej popioły tam uniosły się do nieba, bla, bla, bla. Więc, więc automatycznie pojawia się kontrdowód, niestety, na to. Moja teoria była o tyle, powiedzmy, ja widziałem podróż narratora jako jego już końcowe fazy walki z bólem, tak? Ja właśnie wiedziałem to, że on zawsze czuł ten ból nogi, tego kamienia nerkowego i ten kamień nerkowy nie pozwalał mu jasno zebrać tego, co się stało z jego ukochaną. To, że on nie może znaleźć tego miejsca wypadku, które powinno być oczywiste na drodze, a przecież on przyjechał tyle razy i ciągle nie może go zauważyć. On często odnosi się do tego, że chyba mu nie można ufać, bo odnosi się do książki, której autor zaczynał być zniszczony przez chorobę, przez uzależnienie od narkotyków i mówi, że no trochę zaczynam przypominać tego autora książki. Więc może on jako autor tych listów też zaczyna w jakiś sposób już nie układać tego wszystkiego w koherentną całość. Może na przykład bardzo długo wierzyłem, że faktycznie Paul spowodował wypadek po zażyciu alkoholu i to była teoria, z którą my się chyba nie chcieliśmy kłócić. Do momentu, kiedy dopiero teraz grając, odkryliśmy, że tak naprawdę przyczyną, znaczy odkryliśmy, no gra dała dowody, jakoby to mewa przelatująca nad autostradą była powodem tego wypadku samochodowego, a nie spożycie alkoholu przez Paula, bo dostajemy dowody na to, że on wcale tam dużo nie wypił, że dbał o to, żeby nie przesadzić, że zawiódł ale system ABS-u. Ale pamiętaj też, że traktujesz teraz tą mewę z narracji bardzo dosłownie. Też nie wszystko w Dear Esther jest powiedziane dosłownie, tak żeby... Wiem, czy można być bardziej dosłownym niż to, że nie działał bezpiecznik ABS-a. Wiem, ale mówię o mewie teraz, Właśnie same mewy, na przykład teraz przechodząc grę znalazłem szkielet trzech mew obok siebie ułożonych, a niedaleko dalej trzy jajka otoczone świecami. Czyli może w jakiś sposób ukazujące to, że te postacie nie żyją, ale się odrodzą w jakiś sposób na nowo w kolejnym życiu. Tylko muszą się same pogodzić, muszą przejść przez ten czyściec i później odlecą we trójkę z tej wieży, tak jak w niektórych wersjach zakończenia mówi narrator. Właśnie tutaj jest ostatnia, czwarta wersja wydarzeń według Żaby, która właśnie opisuje, że wyspa to limbo, bądź też takie pokutowanie narratora, który właśnie przez skok z wieży jakby obrazuje to, że przechodząc przez wyspę odbył swoją pokutę i teraz może dołączyć do zmarłej żony, tak? Że dopiero teraz może się połączyć tak naprawdę z Esther, kiedy być może zdaje sobie sprawę z tego, że to on spowodował wypadek. Ale to wszystko kłóci się właśnie z tym, że mamy dużo rzeczy potrójnych w tej grze. Mamy właśnie te trzy szkielety mew, mamy trzy zbite jajka. Też jest ta narracja, w której główny bohater mówi, że po mojej lewej, kiedy on już skacze z tej wieży, mówi, że po mojej lewej będzie lecieć Esther Donnelly, po prawej Paul Jacobson. Więc tak jakby było tak naprawdę trzy osoby. Aczkolwiek też nie musi tak być, bo ten tekst ostatecznie nie musi się pojawić na końcu gry. Tak. To też jest to, że wcale nie musimy się dowiedzieć o tym, że narrator mówi o trzech osobach. Ja mam swoją teorię, którą chcę ci teraz przedstawić. Dajesz. I ona się wiąże z czymś, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy w tej interpretacji, czyli z cytatami biblijnymi, które się przejawiają w grze. Paul jako bohater oczywiście może być tą osobą, którą narrator obwinia za wypadek Esther. Ten, który spowodował wypadek po alkoholu, czy był pijany, czy nie, to już jest rzecz do dyskusji. Jak wiadomo, znając Dear Esther, czy był pijany, czy nie, nie wiadomo. Ale odnoszę się tutaj do cytatów z Biblii, które pojawiają się w grze, które raz odnoszą się do przepowiedni na temat upadku Damaszku, dwa odnoszą się do momentu, w którym Szaweł doznaje wizji Jezusa Chrystusa i tym samym doznaje nawrócenia i staje się biblijnym apostołem Pawłem. Więc mamy bohatera, który nazywa się Paul, czyli Paweł,
I mamy cytaty o biblijnym Pawle, który przechodzi nawrócenie. I po prawdzie nie widzę tego nawrócenia w postaci, którą obrazuje nam narrator często jako Paul. Nie widzę, jak miałoby się to go do końca tyczyć. Ale możemy przyjąć tezę, w której jakby umysł głównego bohatera wypiera winę. Wypiera winę w taki sposób, że tworzy sobie postać Paula, na którą zwala całą winę za wypadek. Więc moja wersja wyglądałaby mniej więcej tak, że główny bohater wracał z Esther jednym samochodem i spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. I jego mózg wyparł na tyle to zdarzenie, że po prostu stworzył sobie dodatkową postać, tak jakby, którą on obwinia za spowodowanie wypadku. I nie wiemy do końca, czy nasz główny bohater był alkoholikiem, czy był to po prostu taki jeden drink, który on wypił przed wyjazdem, ale myślę, że można by to nawrócenie biblijnego Pawła, czy też wtedy Szawła, przyrównać do tego, jak główny bohater doznaje nawrócenia, kiedy skacze z wieży. Że właśnie to jest ten moment, kiedy on doznaje, kiedy on właśnie, tak jak Żaba opisywała w swojej wersji, kiedy on tak jakby odkupił wszystkie swoje grzechy, kiedy może zorientował się, że to on spowodował wypadek, kiedy pogodził się z tym i kiedy on teraz staje się mewą, to właśnie następuje to jego nawrócenie, bo wiesz, pierwsze co mi przyszło na myśl, kiedy pomyślałem o stworzeniu sobie nowej postaci obok siebie, to był Fight Club. Tak. I fabuła Fight Clubu, więc może w ten sposób właśnie to można by było zinterpretować. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na taką wersję, ale po prostu zastanawiam się, jakie mają znaczenie cytaty biblijne wypisane na skałach czy tam gdzieś w jaskini. Bo muszą mieć jakieś znaczenie do tej interpretacji i biblijny Paweł na pewno ma powiązanie z Pawłem, o którym opowiada narrator Dear Esther. Znaczy ja wyszedłem też z założenia w pewnym momencie, że gra ma pewne poszlaki, które niczemu nie służą, że pewne rzeczy są, my sobie żartowaliśmy, tak jak w L.A. Noir, kiedy Cole podnosi jakąś wskazówkę, mówi circumstantial, albo że nie ma związku, irrelevant. Tak? Ja przyjmowałem, że nie będę zawsze, ja praktycznie jak przechodziłem tę grę, ja zawsze liżę ściany, ja sprawdzam absolutnie każdy róg, każdy spawn point przedmiotu, żeby zobaczyć co nowego zobaczę. Zobaczyć co zobaczę, pięknie. Więc za każdym razem mógłbym tworzyć nową historię, ale jednocześnie nie pozwalam sobie, żeby za każdym razem ta gra mogła mnie zaskoczyć w jakiś sposób. I teraz pojawia mi się ta teza, jakoby właśnie nasz główny bohater był właśnie w śpiączce, ale ktoś inny spowodował, znaczy wróć. Nie ma tej tezy, tak? To jest generator różnych pomysłów. Ta gra moim zdaniem nigdy nie będzie miała jednej słusznej tezy. Mi się podoba twój pomysł, bo nawiązuje do mojej pierwszej myśli, właśnie jakoby ten główny bohater projektował na kogoś innego. To jest twój grzech, to, że on spowodował wypadek. Ale to jeszcze nie koniec, bo pamiętaj, że narrator porównuje siebie bardzo często do Jakobsona, do postaci pasterza, który kiedyś na tej wyspie mieszkał. Mamy chociażby porównanie tego, że ta rana, którą on ma, zdaje się w nią zakażenie, w tą ranę nogi głównego bohatera. I on porównuje to zakażenie do choroby, którą miał Jakobson, bodaj do syfilisa. Więc on bardzo często też przyrównuje niejako siebie do Jakobsona. Też pamiętaj o tym, że on mieszkał w jego chatce przez jakiś czas, jeżeli weźmiemy pod uwagę niektóre narracje. I to, że rzeczy głównego bohatera można znaleźć tam właśnie w tej chatce. Znaczy są chociażby dwie wersje. Niektórzy przyjmują, znaczy można przyjąć, że początkowo, kiedy znajdujemy się na wyspie, to faktycznie jest fizyczne, istniejące miejsce. Ja tego do końca nie kupuję. Biorąc pod uwagę, że już wtedy możemy znaleźć na przykład, nie wiem, respirator na plaży, widzimy duchy. No, ale ta teza ma o tyle znaczenie, że w jednej z wersji wpada się do tych jaskiń. I wtedy gaśnie nam ta lampka i od tego zaczynają się dziać naprawdę różne rzeczy. I kiedy ja grałem, pamiętasz, już przy pierwszym przechodzeniu stwierdziłem, że my podróżujemy przez czyjeś ciało. Że my, będąc w tej jaskini, tak naprawdę udajemy się do czyjegoś mózgu, czy zwiedzamy czyjeś kamienie nerkowe, które toczyły choroby, bo to wpisywałem w tą swoją teorię, że on pokazuje, jak jego ciało było zniszczone w pewien sposób, przez co doprowadziło do tych różnych wydarzeń, bo ja myślałem, że to spowodował wypadek w pierwszym przejściu. Więc może tak jest, no ale... Ale pamiętaj, że narrator mówi o tym, że kiedy wchodzimy już pod koniec tej jaskini, narrator mówi, że jeżeli ta jaskinia jest moim ciałem, to jest właśnie miejsce, w którym zaczęła się infekcja, czy coś w ten deseń.
No i... Więc on sam przytacza tą wersję, ale mówi że... też, że infekcja nie dotyczyła tylko ciała, czy że infection is not only of the flesh. Czyli w jakiś sposób my wiemy, że mu nie można ufać. On zmienia te wydarzenia, on w pewien sposób przeinacza, więc można powiedzieć, że za każdym razem, jak odpalamy grę, to jest inny list, który on czyta, inna wersja wydarzeń, którą on tworzy, lub też... Właśnie, to jest inny opis tego samego wydarzenia lub za każdym razem inne wydarzenie. I póki nie można stwierdzić, a nie można stwierdzić, co twórcy mieli na myśli w tym momencie, póty można mnożyć teorie i każda będzie prawidłowa. Trzeba też powiedzieć, że w grze znajdują się fizycznie duchy, tak? Są duchy, które podróżują po skałach. Ja początkowo myślałem, że one po prostu są, że to jest niezidentyfikowana paćka, jakiś sprite na tle nieba. Jednak później odkryliśmy między innymi świeczkę na plaży. To chyba żaba sama znalazła, prawda? To odbicie w wodzie. To znaczy, ona chyba znalazła gdzieś w internecie, że jest świeczka na plaży, która odbija pod odpowiednim kątem, ale tą dobrą świeczkę znaleźliśmy chyba dopiero przy przejściu Oli, kiedy siedzieliśmy, tak. Że znaleźliśmy tą świeczkę, której tyle czasu szukaliśmy. I nawet tam można... Ja się dziwię, że oni aż tak bardzo bezpośrednio w twarz nam wciskają wtedy te modele postaci. I tam znajdują się losowo, tak jak wspomniałeś, różne modele. Tam może się znajdować... Tak, w odbiciu, w kałuży, która odbija światło świeczki na plaży, możemy dostrzec pewne postaci. Tak, i to może być albo dziwna jakaś postać zdeformowaną, spaloną twarzą, śmierć, czy jakiś dziwny człowiek w kapturze, któremu świecą się oczy i najprawdopodobniej sama jest teraz ubrana na biało. Jeżeli chodzi o to właśnie, dlaczego tam widzimy różne... duchy, czy też różne postaci, to jest właśnie teoria, która... to właśnie obrazuje teorię, którą początkowo wysunęła Żaba, że przy każdym przejściu możemy być na przykład raz Ester, raz postacią narratora, raz może Polem, który też widzi kogoś innego. Bo dlaczego widzimy różne postaci? Co one mają symbolizować? Na pewno kobieta, którą czasem da radę zobaczyć w tych odbiciach, czy właśnie przy wieży tej radiowej, to może być Ester. No biorąc pod uwagę na brak innych postaci kobiecy w całej historii, tak. Poza kozą, od której mógł ktoś złapać Jacobson, no to faktycznie jedyną kobietą jest Estera, więc wniosek pojawia się taki, iż to jest ona. Mhm. No nawet teraz Żaba pisze do mnie, mam nowe teksty na screenach, więc interpretacja trwa cały czas i właśnie mi wysyła dwa pliki z nowymi tekstami, więc cholera jasna, nie spodziewałem się, że nawet teraz będę patrzył na coś nowego. Za to ja dostaję też informacje ze studia. Ola podsunęła mi kartkę z napisem Damaszek i chciałem właśnie, żebyś mi powiedział, jakie może być znaczenie tej interpretacji Damaszku jako miasta. To znów, Damaszek można dopasować do tylu różnych teorii, jeżeli tylko zaczniemy, nie wiem, jeżeli przyjmiemy, że jesteśmy fizycznie na wyspie, to Damaszek można interpretować inaczej niż jeżeli przyjmiemy, że to jest jedynie limbo jakieś. Znaczy ja myślę, że przyjęcie, że wyspa faktycznie istnieje, jest błędnym założeniem, nawet w tych pierwszych sekcjach, no ale... znaczy błędne, no to jest dalej The Ester. Bo może ktoś faktycznie wszędzie chodził ze tymi świeczkami, znajdujemy kartony pełne świeczek i puszki farby, więc może faktycznie ktoś tam śmigał, nie wiem. No i teraz na przykład wśród tekstów, które wysyła mi Żaba, mamy tekst. Ta autostrada zmierza tylko w jednym kierunku, nie można jej opuścić. Mijając szybko to skrzyżowanie, zauważyłem, jak czekasz na poboczu, a twe dłonie dzierżyły ostatniego drinka. I dostając taką narrację, znów cała moja teoria pada na pysk. Bo wtedy mamy pierwszoosobowo, a wygląda jakby to on prowadził, tak, po alkoholu o jeden drink za dużo i spowodował jej śmierć. Dlatego właśnie to jest The Ester, dlatego to jest tak wspaniała gra, ponieważ możemy nieskończoność mnożyć różne teorie. I też ona jest o tyle bezczelna, że ona ma czelność, mimo że sama jest tak trudna do zrozumienia, mimo że jeszcze często znikąd potrafi wrzucić całą stertę książek, które niby były tylko w jednym egzemplarzu, tak? Bo on niby zabrał jeden egzemplarz książki do domku na górze, a później możemy znaleźć ich całe stado. Kiedy w właśnie moim pierwszym przejściu zobaczyliście z Żabą, to wasze szczęki uderzyły o podłogę. Po prostu ogrom, po prostu apogeum ilości książek zrzucone do tego wąwozu. Innym razem możemy znaleźć wrak samochodu, znajdujemy zdjęcia, tak jak mówiłem, ultrasonograficzne. Możemy znaleźć właśnie te papierowe listy, które on pisał, składał w stateczki i wysyłał Esterze. Znajdujemy te jajka tych ptaków, znajdujemy właśnie te figury w tych w jaskini, te różne wzory chemiczne, wzory
na ścianach znajdujemy naprawdę mnóstwo tych malowideł, które nie wiemy, co znaczą. Pamiętaj, że żaba znalazła też na plaży urnę, z której wysypuje się popiół, kiedy do niej podejdziemy, co jest kolejną wskazówką na to, że Ester być może nie żyje i została skremowana, tak jak narrator już sugerował nam w jednej z narracji. To może, i to też jest losowe. To może te trzy postaci, które widzimy, to jest Estera pierwsza umieszczona w krematorium, później spaloną twarzą w trakcie palenia i na koniec już jako śmierć ubrana w kaptur. Ha! Kolejna teoria, czemu nie? I na przykład ty wysłałeś teorię, że gra właśnie wie, na co zwracasz uwagę. Bo na przykład kiedy ja pierwszy raz przechodziłem grę, poświęcałem ogromną uwagę wzorom chemicznym na ścianach. I też wiemy, że gra wie, kiedy się patrzymy na różne elementy, bo potrafi odpalać soundbite'y, tak się mówi, zapisane właśnie jakieś tam sample dźwięków, kiedy się patrzymy na konkretny wzór, czy konkretne miejsce w świecie gry. Więc ty w pewnym momencie stwierdziłeś, że ona coś czuje. Kiedy ja patrzyłem na te wzory chemiczne, fabuła niemal cały czas była skupiona wokół właśnie alkoholizmu Paula. Była niemal cały czas skupiona na temat choroby, która niszczyła ciało narratora. Jeżeli teraz spojrzysz, na przykład w przejściu Oli cały czas mieliśmy to odniesienia do ptaków, mieliśmy cały czas odniesienia do tych mew, mieliśmy cały czas odniesienia do tego, że to nie Paul powodował wypadek, tylko właśnie ta przelatująca mewa i później się dowiedzieliśmy, co zupełnie zepsuło nasza teorię, że właśnie ten bezpiecznik nie działa, czyli w końcu dowiedzieliśmy się, co znaczył ten symbol techniczny na ścianach, który widzieliśmy przez tyle przejść i nie mieliśmy jak umieścić go w kontekście. Nie wiem, czy chcemy już zmierzać do końca, czy chcemy jeszcze mówić o czymś, czy jeszcze mamy jakąkolwiek teorię na temat Dear Esther. Czy jest jeszcze coś, o czym warto właśnie, by było powiedzieć? Nie wspomniałem właśnie, że są te losowe soundbeat, te zapisy dźwiękowe, tak? Kiedy nagle znikąd pojawia się właśnie jakiś creepy distortion sound, ja nie potrafię, nie wiem, jakiś taki dźwięk dziwnie zmodulowany, kiedy ja teraz właśnie grałem, nagle znikąd w twarz mi uderzył dźwięk na środku plaży, gdzie nigdy nic nie było, nagle gra zaczęła takie niesamowicie niepokojące dźwięki z siebie wydać. To nie był błąd moich głośników, w sensie grałem na słuchawkach. Po prostu ona nagle mnie uderzyła, ja nawet pauzowałem do menu, bo myślałem, że coś się zepsuło w grze, ale później zrozumiałem, że i o to teraz chodzi, bo to był taki właśnie dźwięk, jakby ktoś stroił radio, czy słyszałem jakieś rozmowy kobiety. No to wyobraź sobie właśnie, że żaba grając wieczorem zwiedzała wyspę właśnie na Noclipie i doleciała do formacji skalnych, które znajdują się obok domku Jacobsona. I podlatując do jednej z formacji skalnych właśnie zawiał wiatr i odpalił jej się w słuchawkach bardzo głośno zniekształcony taki głos, taki z bardzo zniekształconego radia. I ona się wystraszyła i pisze do mnie i mówi, że nie wie, co się stało, bo nie wie teraz, czy ona sobie sama wkręciła, że coś tam słychać, czy rzeczywiście gra odpaliła jakiś dźwięk i mówi do mnie, proszę cię, sprawdź to. Ja odpalam grę, próbuję po 3 razy, restartuję ten poziom i nie odnajduję tego i nie słyszę. I dopiero kiedy pojechałem do niej w weekend, zrobiliśmy to chyba 3 razy, podlatywaliśmy tam od różnych kątów i dopiero chyba za 3. czy 4. razem usłyszeliśmy ten dźwięk. To jest na tyle losowe. I czy to ma jakieś znaczenie, czy ten dziwnie zmodulowany głos, który my tam słyszymy, czy on jakoś ma znaczenie w tej fabule, czy po prostu jest tam po to, żebyśmy się jeszcze bardziej namieszać. Tak, więc ja myślę, że biorąc pod uwagę, ile jest losowości, jak chamska jest ta gra, kiedy ona teraz mi powiedziała wprost, że o, odpowiedź na pewno jest za następnym rogiem, wystarczy dobrze poszukać na pewno, która jest wskazówka sprawi, że to wszystko ma sens. Albo kiedy gra mówi, o, wymalujemy wszędzie wzory chemiczne i teolodzy za setki lat będą się zastanawiali, co to wszystko znaczyło. Ja myślę, że w pewien sposób gra wie, co robi. I to są bardzo sprytni są twórcy, że nie rozmawiają, o co w niej chodzi, bo nie ma dobrej odpowiedzi. Dear Esther, to jest twoje przeżycie i to, co ty z niej wyciągniesz, jest odpowiedzią i przegrywa ten, który stwierdza, że już wie wszystko o Dear Esther, bo tam może nieskończoność odnajdywać nowe rzeczy, tworzyć nowe teorie i w momencie, kiedy już dobiegasz do tego króliczka, on ci znowu ucieka, bo właśnie Dear Esther jest taką dziewczyną z gimnazjum, której nikt nigdy nie dorwał, a która jako ostatnia straciła podwiązkę. Co? Nieważne. To było idealne zakończenie interpretacji. Cieszę się, bardzo się postarałem. Także jeżeli ktoś z was teraz grał w Dear Esther, albo może nie grał, a jakimś cudem chciał nas posłuchać po prostu, kiedy o tym mówimy. Jeżeli ktoś ma swoją własną teorię po przejściu gry, to piszcie, bo my wysłuchamy każdej. No być może
nie wysłuchalibyśmy i nie zaakceptowali teorii, że Dearester, że Esther została porwana przez kosmitów, a my jesteśmy jednorożcem, który szuka sposobu, żeby ją uratować. To raczej nie przejdzie. Ale jeżeli jest jakaś teoria, którą wy macie i zbudowaliście ją na podstawie wskazówek, jakie daje gra, dzielcie się tym, bo na tym właśnie polega magia Dearester. W ogóle powinno być takie ogólne, wielkie forum poświęcone temu i ludzie powinni latami pisać, a twórcy później powinni za, nie wiem, 10 lat powiedzieć: wszyscy macie rację. Dlatego wtedy wszyscy by byli zadowoleni. Wszyscy macie rację i ja w ramach takiego postscriptum powiem, że przed siedzibą CIA znajduje się rzeźba, która nazywa się Kryptos, i która zawiera szyfry, i tam są trzy sentencje, które zostały rozszyfrowane, a czwarta jest uznawana za jedną z największych zagadek kryptologicznych świata. I obecnie znajduje się grupa, która od chyba 2010 roku próbuje rozszyfrować ten jeden ostatni zapis. Ta grupa ma 2000 członków, którzy ciągle tworzą kolejne wersje i każda jest prawidłowa. I tak naprawdę jaka jest odpowiedź na Kryptosa? Chyba właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że niektóre szyfry są po to, żeby je łamać, ale nigdy nie złamać. I same łamanie jest przyjemność. No, tak. Widzisz, takie jest nawiązanie do Dearester, jak zorientowałeś się? Bo to nie byłoby związku, wiesz? To... Aż mnie chwyciło za serce, wiesz? To tak pasuje. No. To tak pasuje. I mam nadzieję, że kolejna gra od Chinese Room, czyli Everybody's Gone to Rapture, będzie zrobiona właśnie w ten sam sposób. Mam taką szczerą nadzieję, bo ja już ukończyłem dawno temu Amnesia Machine for Pigs i tam historia jest jedna i wystarczy po prostu znaleźć wszystkie wskazówki, żeby się doszukać tego. A być może nie. Być może kiedy Blady przejdzie maszynę do świń, to będzie miał jednak inną interpretację niż ja i znów tutaj usiądziemy i znów będziemy pół godziny rozmawiać o tym, o czym opowiada ta gra. Niemniej Chinese Room ma nasz szacunek, zmusiło nas do myślenia, nadal zmusza do myślenia, miesiące po tym, jak pierwszy raz zagraliśmy. I jeżeli chodzi o gry wideo czy gry komputerowe, Dearester pokazuje, że tak samo jak malowidło jakiegoś malarza można interpretować na wiele różnych sposobów, tak również gry można traktować jako dzieło sztuki i właśnie Dearester takim, myślę, dziełem sztuki właśnie jest. Jest przykładem na to, że to medium jak najbardziej nadaje się do tworzenia sztuki i tym właśnie jest Dearester. Dearester na maturze 2020? Kto wie? No chyba nie u nas, ale... Gdybym ja był ministrem edukacji...